Ubiegły rok był w legionowskim przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym bardzo pracowity, a wygląda na to, że ten bieżący będzie pod względem inwestycyjnym równie intensywny co 2020. Jednym z takich ciekawych tematów, który zostanie niebawem wykonany, to jest remont wiaty sitopiaskownika z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie zlewni przy ulicy generała Władysława Sikorskiego. Cóż to takiego jest? Otóż wszyscy wiedzą, że na terenie Legionowa mamy punkt zlewny, gdzie tutaj przewoźnicy z terenu Legionowa, ale też nie tylko, również z terenu gminy, z osadników gnilnych Szamba przywożą ścieki. No i niestety w momencie tego zrzutu czasami daje się odczuć przykre zapachy, a ponieważ zlikwidowaliśmy te przykre zapachy na naszych pompowniach, montując specjalne urządzenia, które pochłaniają te przykre zapachy, to to samo zamierzamy zrobić tutaj. Ale żeby można było to zrobić, to musimy doszczelnić budynek, w którym w tej chwili dokonują się te przetworzenia, że tak powiem, tutaj tych ścieków. I będzie to wszystko przepuszczane przez filtry węglowe. W związku z powyższym powinno to znacznie ograniczyć powstawanie jakichś przykrych zapachów w tym regionie. Prace na punkcie zlewnym nie wyczerpują oczywiście tematu inwestycji w sieć kanalizacyjną, jakie PWK zaplanowało na ten rok. Będzie wykonana kanalizacja w obrębie ulicy Stróżańskiej. To jest nieduży odcinek, około 70 metrów, ale dzięki temu odcinkowi będzie można podłączyć jeszcze kilka gospodarstw, które nie są podłączone. Inwestycje wodociągowe to z kolei dokończenie budowy sieci w ulicy Narutowicza, budowa wodociągów ulicy Kolejowej o długości około 522 metrów i Lisa Kuli 190 metrów. 350-metrowy odcinek sieci zarówno wodociągowej, jak i kanalizacyjnej powstanie natomiast w ulicy Leszczynowej. Kolejna duża inwestycja, co ważne, realizowana metodą bezwykopową, jest ponownie planowana na osiedlu Sobieskiego. Tradycyjnie przymierzamy się do wymiany sieci wodociągowej w obrębie osiedla Sobieskiego. Ja to nazywam Sobieskiego 2, to będzie w obrębie tutaj Ronda Zwycięstwa. To jest dość długa sieć, która będzie podlegała wymianie z tego względu, że wymieniliśmy bardzo dużą część sieci na osiedlu właśnie też Sobieskiego w ubiegłym roku i to było około 2 km. W tej chwili to będzie 1400 metrów, czyli to też będzie bardzo potężna praca, także chciałbym prosić tutaj wszystkich Państwa o wyrozumiałość, dlatego że po tej wymianie nie będą już mieszkańców męczyły jakieś ewentualne awarie, ale dodatkowo wykonując tego typu pracę wymieniamy również wszystkie urządzenia, które znajdują się na tej sieci, w związku z powyższym swobodnie możemy dokonywać odcięć, gdy takie jest potrzebne i ograniczyć ilość budynków, które mogłyby być odcinane w przypadku awarii do niezbędnego minimum. Także to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o pracę sieci wodociągowej, no i oczywiście kanalizacyjnej na terenie naszego miasta. Jeśli dobra pogoda się utrzyma, lada dzień rozpoczną się też prace związane z budową przyłączy do posesji. Już w tej chwili jest przygotowanych ponad 40 projektów i podpisanych umów. W związku z powyższym nasze ekipy będą tutaj dalej podłączały kolejne nasze gospodarstwa, kolejnych naszych mieszkańców do sieci zarówno wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Z tym, że tutaj, ponieważ w ubiegłym roku nastawiliśmy się w dużej części na rozwój sieci wodociągowej, w związku z powyższym te przyłącza głównie będą odbywały się na sieci wodociągowej, ale i na sieci kanalizacyjnej również one będą miały miejsce. Także biorąc pod uwagę ten zakres teraźniejszy, jak i mając na uwadze to, że mamy kolejne projekty gotowe, mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie, czy też ten rok, który już jest, będzie również dla nas rokiem takim pełnym
pracy, wytężonej pracy zarówno na sieci wodociągowej, jak i na sieci kanalizacyjnej. No i mam nadzieję, że nasi mieszkańcy będą zadowoleni z pracy naszej firmy. W ostatnim okresie, wydając nowy biuletyn, informujemy też o naszych osiągnięciach w branży IT. A najlepszym przykładem tych osiągnięć jest stale rozwijający się system zdalnych odczytów. W tej chwili przechodzimy z systemu odczytów za pomocą takich urządzeń, które się nazywały PSI-onami, na urządzenia tabletowe. Te urządzenia nieporównywalnie szybciej, że tak powiem, pozwalają nam na te zdalne odczyty. Państwo już się przyzwyczaili do tego, że jesteśmy jedyną firmą, która dokonuje w 100% tych zdalnych odczytów, bo jak wszyscy wiemy, zarówno PGE, jak i PGNiG, no niestety nie mają tego typu urządzeń. W związku z powyższym w dalszym ciągu, nawet w epoce pandemii, te prace są wykonywane tak jak dawniej. No i kolejnym elementem, który wdrażamy w tej chwili przy wymianie wodomierzy, również ograniczamy prace, tak zwane papierologiczne, związane z zanotowaniem tej wymiany, zanotowaniem rodzaju wodomierza, który został wymieniony, numeru tego wodomierza i tych wszystkich innych rzeczy. To wszystko będzie odbywało się poprzez system elektroniczny. Nawet podpis, który Państwo będziecie wykonywali, też będzie podpisem elektronicznym za pośrednictwem rysika. Natomiast informacja o tym, że nastąpiła taka wymiana, będzie za pośrednictwem wydruku bezpośrednio u klienta. Także mam nadzieję, że te wszystkie prace w tej chwili pozwolą na usprawnienie tego procesu, który niestety musimy wykonywać. W tym roku mamy do wymiany ponad 600 wodomierzy na naszej sieci. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia. Jak więc widać, rok 2021 zapowiada się rokiem, w którym w legionowskim PWK będzie się działo sporo naprawdę ważnych rzeczy.